i będzie się chwiało, ale zaraz sobie poprzychwytuję. To zadawajcie pytania o oczekiwanie na księdza Kubę. Ja tutaj coś sobie podziałam. O, ładnie stoi. Widać mnie? Widać mnie. Dobrze, no sobie na środku usiądę. Tak, tu sobie ksiądz Kuba urządził. Co za puchar z piłką za księdzem. To jest puchar jakiegoś właśnie księdza Kuby, bo to wszystko, bo jestem w mieszkaniu. Kto dopiero dołączył, to informujesz właśnie księdza Kuby Bartczaka. Jestem w mieszkaniu, on przepadł. I wróci. No i co? No i sam będę. O, Zakopane pozdrawia. Małgosia mówi, cieszę się, że jesteście. Ja dałem pytanie. O, gdzieś tu dał pytanie. Małgosia. Czy nowennę pompejańską? O, coś tu było. Katowice się kłaniają. Czy nowennę pompejańską można odmawiać za zmarłych? Wiecie co? No tak, no Matka Boża nie powie nie, bo to nie pasuje, co nie? Można, nie bardziej, no w relacji do Matki Bożej. W ogóle mnie się w nowennie pompejańskiej nie podoba to, że tam jakieś tam przerwanie i trzeba od nowa zaczynać. Dajcie spokój, Matka Boża lubi, że w ogóle z nią się rozmawia, że ten, że się różaniec odmawia tam jakiś... No dobra, niech tak będzie, już nie będę tym... krytykował. No piękna rzecz z tą nowenną pompejańską. Czy można uniknąć czyśćca po śmierci? Marta. Pozdrawiam Martę z Lednicy. Czy można uniknąć? Można uniknąć, jeżeli dusza wydoskonali się za życia. Oczyści się całkowicie. Tutaj, na ziemi, z wszystkich przypadłości, które nie są Bogiem, jakby powiedział święty Jan od Krzyża, ale jestem mądry. Mądry książki czytam. O, już zaszło słońce za ślężą, to może wam pokażę za jakiś czas, jak ta ślęża wygląda. Oczyszczają tutaj nas na ziemi, nasze różne wyrzeczenia, cała nasza asceza, modlitwa, wysiłek pracy nad sobą, ale oczyszczają nas również nieuniknione cierpienia. I jeżeli człowiek dobrze przeżyje jedno i drugie, czyściec go ominie. No, różne mamy te swoje przywiązania nieuporządkowane. Ostatnim nieuporządkowanym przywiązaniem idzie? No, myślałem, lodówka się włączyła. Dobra, zaraz. I co? Ostatnim nieuporządkowanym przywiązaniem świętej Teresy od Jezusa było to, że lubiła dużą hostię przyjmować. Święty Jan od Krzyża jej połamał i to było jej najgłębsze zjednoczenie z Bogiem, siódme mieszkanie. No i tak, to już oczyszczona, to by poszła prosto do nieba. My mamy jeszcze dużo. Trzeba może liczyć na miłosierdzie Boże, że pod koniec życia, jak dobrego łotra, nas Pan Bóg oczyści. Jeżeli będziemy okazywać cały czas dobrą wolę. No to tak. Odpust zupełny też jest z tym związany. To długo opowiadać, jak to jest powiązane z odpustem zupełnym. Dobrze, Halina. Wczoraj coś pisali, że ksiądz lewą ręką się modlił, no bo odbicie lustrzane jest na Facebooku. No i tak to wychodzi. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz was poproszę, czyli albo tu emotikonki naciśnijcie, albo zaspamujcie jakimiś różnymi komentarzami. ABCD, Grażyna pozdrawia Janusza, Janusz pozdrawia Grażynę, Jessica, ten Sebe pozdrawia, nie wiem, całuje, czy co tam, pozdrówcie. O, i ten, i w ten sposób tam się wyżej wtedy na Facebooku w tych algorytmach wychwycą i będzie to widoczne. Dobra, Irena pyta. Cały czas to samo. Moja znajoma żyje w innym związku, a jest po ślubie kościelnym i dostała rozgrzeszenie. Co ksiądz na to? Żyje w innym związku, a jest po ślubie kościelnym i dostała rozgrzeszenie. No to, Ireno, jeżeli ksiądz słusznie dał rozgrzeszenie, no to mogą być takie wypadki, że na przykład w nowym związku pojawiło się dziecko i ze względu na dziecko żyją razem, tamtego nie da się odbudować poprzedniego związku i trwają w czystości i dbają o czystość. O, JKL, bardzo dobrze, Michale, idźcie ten, róbcie jak Michał, JKLMN, bardzo, zaraz cię zaspamują, czy w sensie, no. No i na przykład to jest ten przypadek, w którym jest to uzasadnione, żeby mogła przystępować do komunii. No i jest też tak zwane białe małżeństwo, czyli jeżeli, nie wiem, są staruszkowie 70-80 lat po rozbitych związkach sakramentalnych i żyją, już im nie w głowie w ogóle współżycie, jak brat i siostra, no to jest taka zwana
instytucję białego małżeństwa. No w innych wypadkach nie przypominam sobie, żeby można było rozgrzeszenie dzielić. Ze względu na wychowanie dzieci mogą mieszkać razem pod jednym dachem. Interesuje mnie, jak księża odkryli swoje powołanie. Ksiądz Kuba zaraz przyjdzie, gdzieś ministranci go wciągnęli i kiedyś tam przyjdzie. No, na rowery pojechał. No i ten, i przepadł. Jak ja odkryłem swoje powołanie, no to był długi proces. Mnie najbardziej pragnienia przekonały do tego, żeby zostać księdzem. No i robię to, czego pragnąłem. Często trudne to jest, bo pragnienia są zbyt silne, trzeba je hamować. No. Czekajcie, zaraz może ślęże wam pokażę, tylko nie wiem, czy będzie ten, tylko nie wiem, czy będzie widoczne. O, już słońce zaszło. Widać te ślęże? Widać. O, to jest ślęża, czyli góra z antenką. Widać tę antenkę? Widać. O, tam słońce zachodzi sobie. Fajne w ogóle klimaty. Zobaczcie, ma boisko. To jest Kuba za oknem. O, już nie będzie, że wszystko pokazuje. Dobra, mieszkanie jego nie pokażę. Dobra, wracamy do pytań. Michał pyta, czy będzie ksiądz nadal uczył w pierwszym LO w Oleśnicy i czy poleca ksiądz tą szkołę? Wow! Jakie pytanie, Michale. Pewnie jesteś w trzeciej gimnazjum. Tak, polecam swoją elitarną szkołę. Bardzo inteligentni uczniowie. Kto mnie pozdrawia, to ten. Kto mnie ogląda, to pozdrawiam. No i będę uczył. Nie wiem, które klasy. Prawdopodobnie te same będę uczył. Jeżeli idziesz, to nie wiem, czy nam... No. Czy ja będę pierwszej klasy uczył? No, ale wszystko się zapowiada, że dalej będę uczył pierwszym LO. Polecam. Poziom jest dobry, bardzo dobry. No, pozdrawiam panią dyrektor. Ktoś tam pisał, że miał być profil księdza Kuby. No, księdza Kuby, no jest. O, tu, o, zobaczcie, wszystko jest ustawione. O, tylko księdza Kuby nie ma. Tu. Siup. O, nawet siebie widzę, tam jest takie teraz zapętlenie obrazów. No, wszystko jest ustawione. Agata pyta. Pozdrawiam Agatę. Dlaczego tak łatwo przychodzi nam nienawidzieć, a tak trudno kochać? No, taka tajemnica bezbożności, jakby mówił święty Paweł, albo po prostu grzech pierworodny. Święty Paweł mówi, no, łatwo mi przychodzi robić to, czego nie chcę. No, słabość nasza, pod górkę nam do dobra. Dlaczego nie ma, dlatego nie ma co igrać z ogniem. O, idzie. Idzie chyba, zaraz. Księże! No, streamujesz? Już, zacząłem. No to fajnie wtedy. Dobra, sutannę się ksiądz ubierze. Dobra, ja zacząłem, ale ze swojego tego, ze swojego psychologii. Zaraz whatever. Możemy się przenieść. Nie, udałem. Dobra. Whatever. Szczęść Boże, pozdrówcie księdza Kubę. Szczęść Boże. Jakby mogę co? Mogę sobie tak siąść, czy mnie nie będzie widać? Wiesz co, przeniesiemy się jednak na twój. No, whatever. To się... Dobra, to słuchajcie, za 3 minuty powinno być tutaj i powinno być... czyli nie powinno być tu, tylko powinno być na księdza Kuby właśnie profilu ten stream. Dobra, dzięki wam. Jakby co, to się tam przenosimy. 2, 3. Dobra, po wielu przebojach powinno teraz pójść wszystko, co być powinno. Jest. Nawet jest niezła jakość. Słońce zachodzi, ptaszki śpiewają. Jesteśmy w Sulistrowicach u księdza Kuby. To jest jakieś, ile to jest na terenie ludzi w parafii? Oficjalnie jest garstka, ale nieoficjalnie są całe tłumy. Są w weekendy całe mamy... tłumy. Tysiąca. Ale że co, że na Ślęże przyjeżdżają czy co? Na Ślęże i do naszego sanktuarium, do Sulistrowiczek. Ale to tu jest ten? A to tu macie pielgrzymów, czy tam jest coś innego jeszcze? Pielgrzymów, turystów, churchingowców. Aha, już tu przyjeżdżają. Tak jest. A macie mały ten kościółek? Mamy mały, ale ludzie sobie siedzą przed i jest przepięknie. Siedzą sobie przed. Dobra, zbieramy się powoli, w końcu się udało. O, w końcu. No. Po różnych bojach i przebojach powinno się tym razem udać, żeby coś zadziałać.
To tak, zgłoście się, kto tam już jest, nie wiem, pozdrowienia od wszystkich, zbieramy. O, tym razem słychać, wcześniej nie było słychać. Tu mamy takie o małe okienko, gdzie nam będą zadawać pytania. Niestety nie będziemy mieli poprzy... To ty weź, to ty Teodor, czytaj. No, dobra. Teodor, powiedz mi, ile ty lat jesteś poświęcenia? Ja tak, rok. A ja 11 lat. Czy jest między nami różnica pokoleń? Jest. Czyli sugerujesz, że jestem z Gredem, tak? Czy ja jeszcze chcę powiedzieć, że ja jeszcze powinienem był 4 lata szybciej być, czyli powinienem być. Ja też. Zaraz po maturze. No ja też, ja 3 lata po maturze. 3 lata po maturze, bo ty jeszcze co po maturze robiłeś? Grałeś piłkę. O, tu jest, o, czołowy piłkarz zdobył sobie tego, taki pucharek. Nie wiem. A co jeszcze ty tam robiłeś? Bo ja nawet studiowałem. Nie. Co dokładnie? I teologię, i... Teologię? Ty socjologię na przez chwilę. No. Na PWC. Moja woda? Mhm. A dziękuję. Dobra, powoli się zbieramy. Jest tak. O, pięknie. Tutaj jakieś literki nam wpisują, żeby nam się rozruszać tu. Spróbujemy. Kamil pisze. Drugi stopień oazy nowego życia. Parę słów księga wyjścia warto przeczytać. Dlaczego są ataki przed rekolekcjami? Na przykład ciche dni w domu. Ale w jakim sensie ciche dni w domu? No, że ktoś się wybiera na rekolekcję, czyta o księdze wyjścia, no bo to akurat jest ten drugi stopień, co nie? No i właśnie łączy to tutaj Kamil z tym, że są ataki, no pewnie złego ducha przed rekolekcjami, ciche dni w domu na przykład, no że tam jakieś kłótnie czy coś. To normalne, że są ataki, bo im mocniejsze rekolekcje, tym większe ataki. Ja na przykład, jak chodzę na pierwsze pielgrzymki, to ludzie często bywają wyjątkowo obłudni dla siebie nawzajem pod samą Jasną Górą. Kiedyś miałem taką akcję, że... sorry, bo ja dopiero wróciłem na rowerze, byłem. No. Kiedyś miałem taką akcję, że już byliśmy na samej Jasnej Górze i takie... tacy młodzi ludzie bardzo już tam płakali, że nie mają siły, czy mogliby zostać bagażami. No więc ja jako przewodnik, spoko, no to bądźcie tymi bagażowymi. No i tylko im sugerowałem, żeby nie rozkładali od razu bagaży na zewnątrz samochodu, bo może deszcz się zerwać. A jeżeli już zdejmą te bagaże, to żeby przykryli taką specjalną płachtą. No i oni jakoś chyba nie do końca mnie posłuchali i te bagaże rozładowali. W międzyczasie się zerwał mega wielki deszcz i jakaś kobieta wyskoczyła po powrocie i zobaczyła, że jej bagaże są zalane. I zaczęła tak przeklinać po całym tygodniu rekolekcji w drodze takich bardzo mocnych, że... No po prostu byłem zdziwiony, jak to diabeł może wszystko popsuć. Mhm. A niestety no, ludzie mają taką tendencję. Ona płakała, że wszystko ma przemoczone, co ona teraz zrobi. A już właściwie była u końcu pielgrzymki, czyli po prostu wzięłaby ten bagaż do domu, w domu by sobie to wszystko wysuszyła, wybrała i tyle. Zamiast wyzywać tą młodzież, ale no niestety ludzie czasami tacy są. A zresztą i może nie do końca ludzie, tylko że diabeł tak kusi, dlatego ciche dni, cokolwiek to oznacza, nie wiem, ciche dni no, w relacjach z najbliższymi. No, że nikt się nie odzywa, bo się tak pokłócili. To aha, z cichymi dniami. No, są to ataki, może, to no, trzeba, to trzeba zrobić dobre, jakiś rachunek sumienia, no. Dlaczego ci bliscy się nie odzywają. I... No, bo może coś rzeczywiście być na rzeczy, że to tak ten, który wyjeżdża na rekolekcję, to jest przyczyną, przynajmniej w pewnej mierze. Żeby nie demonizować wszystkiego, no ale to, no takie ataki zapowiadają dobre owoce, bo zły chce już od razu zniechęcić, żeby w ogóle nie pojechać. Dobrze, Kacper pyta. Czy pamięta ksiądz wyjazd na Górę Świętej Anny 5 lat temu z siostrą Hortulaną i jej uczniami 8 z gimnazjum nr 50? No raczej, pewnie, że no pamiętam. Pozdro, Kacper. Pozdro, w ogóle to jest siostra Hortulana, to jest najlepszy katechetę, jakiego w życiu spotkałem, wybitna siostra. Naprawdę, kto zna siostrę, to wie. Szkocja pozdrawia, Namysłów. Pozdro, pozdro. Co jest grane? Co się stało? Raz. Coś tu się... A, ja poprzestawiałem. Gdzie ja to poprzestawiałem? Dobra, już nas widać z powrotem. Ale kliknąłem. Się odwróciła kamerka. Może jakaś zwrota na pętlę. Jakieś pytanie? Jakaś zwrotka? Ale co zwrotka? Zwrotka na pętlę. Prosi Konrado. Celem ich dobrobyt. Wbijam w twojego golfa GTI. Wierzę w Boga i nie bądź zły. Bóg jest wielki, to VIP. Mhm. Księże Jakubie, jak wspominasz mszę za księdza Domka... Za księdza Tomka... Za Tomka Hady. Przepraszam. To nie było specjalnie. Klimat był specyficzny, bo cały kościół, no nie chcę tu generalizować, ale no był specyficzny, bo fani Tomka Hady i jego przyjaciele to nie tacy typowi parafianie, tak więc
dużo wyższa była średnia, że tak powiem, dresa na metr kwadratowy. No nie, ale no był zupełnie inny klimat, taki, który ja też i znam z mojego podwórka. Taki normalny, nie turbo radosny, chrześcijański, tylko no normalny, wśród normalnych ludzi. I też normalny w tym sensie, że chyba spora część ludzi to byli ci, których dawno nie było w kościele. Dlatego... Chwalili twoje te kazanie. Ja mówiłem o Panu Jezusie. No bo co miałem mówić? No ale to właśnie wtedy trzeba chwalić, jak się mówi o Panu Jezusie. No, jak sobie myślałem o czym powiedzieć i sobie pomyślałem, że to będzie najlepiej, jak powiem po prostu o Panu Jezusie. Mhm. No pięknie. Dobra, szukamy jeszcze. Emilia pyta. Jak walczyć z ludźmi, którzy atakują nas, wierzących? Nie ma sensu walczyć. Miłością. W jakim sensie walczyć? Co to miłością. Jest jakieś wojny krzyżowe? Złodobrem zwyciężaj. Starać się cieszyć swoją wiarą, bo bez radości to no, nie ma świadectwa. Dobra, ja udostępnię teraz na siebie taką ten, robię partyzantkę, bo to zaraz będzie na moich tym kontach. Dobra, pozdrawiam księdza Kubę, Małgosia. Zaraz dzięki. Szukamy dalej. Jakie Zabnąć. Było? Despacito, coś tu tutaj. Marcin. Pytanie poważne. No ale dobra. Czy piekło istnieje w związku z tym, że czy Bóg mógłby pozwolić swojemu stworzeniu jako nieskończenie wrażliwy ojciec cierpieć niewypowiedziane męki całą wieczność? Mogę? Tak. Jadąc do ciebie właśnie dzienniczek siostry Faustyny, sobie słuchałem audiobooka i tam właśnie była wypowiedź Pana Jezusa do siostry Faustyny, że chociaż jestem Bogiem, mniej więcej to tak leciało, chociaż jestem Bogiem, nie mogę zmusić nikogo, dałem wolną wolę ludziom, ja ścigam ich swoimi łaskami, ale oni po prostu mną gardzą i idą sami w otchłanie piekielne. Dobra, to Faustyna, a teraz Tolkien. Przypomnijcie sobie tego Golluma, który tak bardzo kochał ten pierścień, że aż skoczył nim do góry przeznaczenia. Tę lawę, prawda? No to coś przypomina właśnie ludzi, którzy dobrowolnie wybierają, ochotnicy idą do piekła. No niestety, no gdyby nie było takiej alternatywy, nie bylibyśmy wolnymi ludźmi, bylibyśmy zmuszeni do przebywania Bogiem przez całą wieczność. No z niewolnika nie ma prostu... Znaczy, co do istnienia diabła możemy mieć pewność, piekła też, ale kto jest w tym piekle, to sam Pan Bóg. No właśnie, może jest pusta, ale ja lub ty, może to, no albo ktoś tutaj, może pierwszy tam trafić. To się tam jeden teolog tak mówił. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Ale to w niebie. Lepiej tak żyć, by swoim życiem mieć nadzieję na niebo. I... A to ten jest... Aha, myślę, że to już zaczynasz szarpować, bo ty już masz ten nawikę. Nie, tylko... No, takie pytanie, martwienie się o piekło, no jest czymś dobrym, ten strach Boży, ale bez przesady. Jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. No pięknie. Paweł pisze, że dzięki, nie mogłem być na mszy, bo jestem już wieloletnim emigrantem, ale kazanie słuchałem po stroskome Hagi. A, zapłać. O! Byli księża kiedyś w Niemczech? W Niemczy? Niemczy, a myślę, że w Niemczech. W Niemczy? Byłem w Niemczy i bardzo mi się podoba Niemcza. Czy ksiądz... To jest niedaleko tutaj Wrocławia. Czy ksiądz Kuba idzie na pielgrzymkę? Oczywiście. Jestem uzależniony od pielgrzymek, a poza tym ja zawdzięczam swoje powołanie pielgrzymce pieszej, dlatego ja co roku chodzę. No ja też idę. Naprawdę? W tym. Piąteczka będzie moja grupa. Z Oleśnicą? Z Oleśnicą. I po raz który idziesz? Jako kleryk to już byłem tam dwa, przed seminarium raz. No mówię właśnie, kolega Teodor jeszcze. Jakoś tak jest na, jakbym, to ja był 15 lat temu, a ja byłem już ponad 20 razy, już to. 20 razy byłeś na pielgrzymce? Tak. No jednego, tego, mówię... jednego człowieka spotkałem na pielgrzymce, młodego, mówi, że był 19 razy na pielgrzymce. On mi nie wygląda na 19 lat, to ile ty masz lat? 18. Jak to możliwe? A wiesz, że jak byłem pierwszy raz, to miałem 5 tygodni. Możliwe. Można? Ja miałem chyba 5 lat. 5 lat. Dobra, Maciek pyta. A jak się bronić, jak jestem atakowany? Jak mój kapłan jest atakowany, to zawsze go bronię, ale wtedy od razu mnie atakują. Troszkę zabudane. Ale jak chcesz się sam bronić w ogóle przed A jak się diabłem? Bronić, jak ja generalnie jestem atakowany? Generalnie trzeba się tylko i wyłącznie Bogiem i modlitwą. No bo sami nie mamy miłość, sakramenty. Dobra, jeszcze tutaj poudostępniamy. O, słuchajcie, żebyście nam pomogli, żeby ta transmisja się jak najdalej rozniosła, to tak, prośba do Was. Tu są takie emotikonki, kliknijcie jakąś emotikonkę. WoW chyba najbardziej działa w algorytmach Facebooka. Ja muszę sobie powiem gadkę. Szukaj tego, szukaj bita jakiegoś.
Cóż, albo tu zaraz. Poszukamy. No i dajcie jakiś komentarz jakikolwiek, nie wiem, tam Jessica pozdrawia ten Grażyna ten lubi Sebę, nie wiem tam Janusz pozdrawia Grażynę, cokolwiek takiego napiszcie ASDF, dzięki temu te algorytmy Facebooka wychwycą te transmisje i więcej osób tam będzie miało wyświetlone na tablicy, bo tak to ginie gdzieś tam to i nie wyświetlane jest. Dobra, słuchajcie, trzeba poprzewijać, bo tutaj trochę. A jak pójdę do spowiedzi, ktoś pyta, no to pójdziesz. Dobrze, czekajcie. A w jakim sensie, czy pójdzie? Nie wiem. Nie wiem, oni chyba dyskutują między sobą. Małgosia pisze, żeby chciała iść na pielgrzymce bardzo, ale się boi, że nie da rady. No i co byś powiedział dla tych ludzi, że nie dają rady? Żeby wyjść z domu. Żeby zacząć, się... żeby wyjść z domu i wtedy się zorientujesz, czy nie dasz rady. Bo skąd wiesz, że nie dasz rady, jeżeli jeszcze nie wyszłaś? No to... Słuchajcie, jedna ta historia, ostatnio ktoś mi opowiadał, jedna mama chciała z córką pierwszokomunijną iść na pielgrzymkę, bardzo im się chciało, to na próbę wyszły 30 km z córką taką małą, co nie? Po 15 kilometrach niosło ją na rękach, ale tak mamo, jak bardzo chcę, żeby pójść na pielgrzymkę. No to bierzcie przykład. Ja mam do Teodora, księdza Teodora. Pytanie, jakie masz plany na wakacje poza pielgrzymką? Poza pielgrzymką? 22-24 prowadzę rekolekcje w Legnicy. O, a dla kogo? Jakie rekolekcje? I tu u sióstr karmelitanek, więc tylko piękniejsza część. Nie, w sensie u sióstr karmelitanek dla gimnazjum z wyż kobiet pracujących. Bo to klasztor. Dobra, później wracam i sam mam chyba swoje rekolekcje. Gdzie? Nie wiem jeszcze, ale gdzieś chciałbym się wyciszyć. Bo tutaj ten, uwierz w ducha, czy co to będzie? Nie bój się ducha, tutaj będzie. Tak. To coś opowiedz o tym ten. No więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na spotkanie młodych, festiwal młodych tutaj do nas, do Sulistrowiczek, pod Górę Ślęże. W przepiękne miejsce, ja już bym tutaj zaraz komputer obrócił. Generalnie jest mi ciężko siedzieć przed komputerem, bo jesteśmy w tak pięknym miejscu. Ja zaraz miejscu. Mogę ten pokazać Górę Ślęże. Będziemy te rekolekcje mieć od 25 do 28 czerwca, od poniedziałku do czwartku, zaraz po rozpoczęciu wakacji. Schemat tych rekolekcji jest też bardzo prosty, bo... To, ale dobrze ci idzie do gadania do komputera, co ty mówisz, że nie umiesz? No nie, ja to mówię tobie, bo będzie taki schemat Światowych Dni Młodzieży, czyli przed południami będziemy mieli konferencję. Będzie ksiądz biblista, wspaniały nasz wykładowca, ksiądz Mariusz Rosik. Polecam, no. Super będzie jest. Ksiądz Rafał Cywka od Kościoła Prześladowanego o owocach Ducha Świętego. I na zakończenie ksiądz Wojtek Drab, który jest egzorcystą z diecezji świdnickiej. To będą takie panele przedpołudniowe. Oczywiście w środku każdego dnia będzie Eucharystia. Między innymi nasz biskup Jacek Kiciński będzie odprawiał. Będzie msza prymicyjna. Czyli kiedy to jest? 25-28. Popołudniami? Czerwca. Tak, zaraz na rozpoczęcie wakacji. Ej, co mamy trzeba przygotowane zrobić? No dobra, 500 tutaj... miejsc noclegowych. Hasło, jeżeli ktoś szuka jakiejś informacji, nie bój się ducha. A wieczorami, bo to jest festiwal młodzieżowy, czyli wieczorami będą koncerty i uwielbienia. Na pierwszy dzień mamy taką modlitwę o wylanie ducha, na drugi dzień mamy koncert Michała Króla, to jest taki zespół popowo-chrześcijański. Na ostatnią noc mamy festiwal rapu chrześcijańskiego. Przyjadą moje ziomki, Tał, Edzio, będzie? Adaś Bilski, Ander, no i ja sam. I Bilu też będzie. Generalnie miał być koncert, nie ma go tu, jakoś tak unikam tych... No, generalnie no, dobrze zawsze grają. Mi się wydawało... że za łatwo mi będzie zrobić festiwal rapu chrześcijańskiego, to chciałem coś innego, ale no może rzeczywiście tak wymodliłem, że to ma być jednak w tym roku właśnie taki festiwal rapu. I na zakończenie każdego dnia będziemy mieli kino plenerowe, tam Przełęcz? Film o Przełęczy będzie. O, słuchajcie, ktoś tu o bransoletce pisał, to teraz ja. No właśnie, tu jest jakaś bransoletka. Jest, to jest dla ciebie. No, zostawiłem. Jak byłeś na rowerach, to nie miałem kiedy ci powiedzieć o tym. Ksiądz Kuba się... Dobra, nieważne. Słuchajcie, każdy, kto udostępni tę transmisję i wyśle wiadomość ze swoim adresem pocztowym na moją stronę, czyli Teobańkologia, ona jest w opisie tam,
tego filmiku, to może liczyć na taką bransoletkę ode mnie, różaniec, od tej z moją stroną fb.com, teobankologia, prawda? I może liczyć na taką moją płytkę. Ja odpalam płytkę, nie chcę nic sugerować, prawda? To są moje rekolekcje DVD z bańkami mydlanymi, takich rzeczy nawet używam do ewangelizacji. I każdy, kto tam udostępni, polajkuje i napisze mi adres na tą moją stronę teobankologia, tam polubcie ją, prawda? No to ten, no to może liczyć na taką tą. A smyczkę jeszcze mam. Tylko napiszcie, co wy tam chcecie. To też jest twoje, czekaj, zabrałem ci. O, taka, tu sobie możecie z tą moją stroną. To jak księdze Kubę właśnie nakręciłem, żeby te wspólnego live'a. Dobra, bo tu ludzie a ja pytają generalnie... o me... No, dobra. No, patrz ile było tych różnych pisów. Coś tu pisze, że ten, nie słychać znowu. Kiedyś taką fajną widziałem no? Opaskę Bóg jest, działa z takim fajnym tym, ale... Aha, ktoś to stworzył? No, taki jeden ksiądz. To jak macie, to przyślijcie, księdzu. Nie, spoko. Czy do Szkocji też ksiądz wyśle? Wyślę, tylko tam napisać właśnie. To ja się też pochwalę, ja nagrałem płytę raposką. No to dajesz, no, będzie. Patrzcie, mam płytę polską. Irena pyta, czy za granicę też wysyłam. Szczególnie do Niemiec, bo tam w Niemczech już mam tego kolportera swojego. Ja mam płytę polską. No, dobra. Bóg jest działa. I jakie można dostać? Z najlepszymi bitami, w ogóle bity same sztosy. Płytę polską. Można odpowiedzieć na jakieś pytania. No ja nie mam takiego pudełka ładnego. No. Ja mam, no bo wiesz, ja tutaj człowieku już od 20 lat nagrywam. No dobra, no. No i muszę dbać w ogóle o to flow i o te bity, żeby były samymi kosami. Dobra. Taka zajawka po prostu, generalnie. Coś tu proszą, żeby ten. Ja to... szukam może pytania, a ksiądz szuka tego jakiegoś bitu i coś zaśpiewamy zaraz. Będziesz, Teodor, jakiegoś no? Rapsa pociśniesz? Ja też mogę. Tylko, że ja muszę to znaleźć gdzieś. Podkład jakiś. No dobra, ja też coś dam radę. Wybiję sobie bita, bo mam na telefonie, a z telefonu jest transmisja. Dobra, poszukasz coś tam tego, żeby zaśpiewać? Masz to okay. Na telefonie jakiś bit? Nie, spoko. No zaraz tutaj zaśpiewam. Dobra, jakby co, to mam głośnik nawet Bluetootha. Na jaki adres można wysłać, żeby dostać taką bransoletkę? Czyli w opisie tego filmiku jest tam strona teobańkologia, co nie? To musicie to znaleźć na Facebooku, tę stronę i tam jest opcja wyślij wiadomość, wysyłacie tam adres pocztowy i moi pomocnicy wam wysyłają takie bransoletki. O, w formie różańca ze stroną. I jak chcecie jeszcze smycz, jak chcecie tą płytkę z tymi, z rekolekcjami, z bańkami mydlanymi, przebij ludzie. To będzie, ksiądz Kuba szuka bitu, albo tam... Jest. O, masz! Dobra, zaraz będzie. Adrian pyta. Fajne pytanie Adriana, ale to spróbuję odpowiedzieć, tam ksiądz Kuba szuka. Dlaczego dużo osób hejtuje ruchy charyzmatyczne, sądząc, że to protestanckie? O! Ja mówiłem, że miałem głośnik Bluetooth, a tutaj takie głośniki przecież to jest, profesjonalisty jestem. Będzie? Nie wiem, czy słyszycie wy to dobrze. Będzie dobrze. Nie. Będzie dobrze, dobra. Jakby co, to podłoście sobie. No. Dawaj, Teodor. Ciśniesz ja? Rapsy. Ale ja coś w ogóle? A to jest na freestyle? No. O tej porze, Teodorze. W tej komorze siedzimy sobie, a na dworze wstają polarne zorze. Tak, takie czasy, szybciej, więcej, zobacz świat pędzi, szalonym tempem, kiedy upadłem, kiedy uklękłem. Że ja teraz. Jedynie Bóg podał rękę, święty wierzę, wielbię, wszystko zdziałać, można w nim wszystko martwić, wszystko fair. Ile sił był, jest sens Bogu znowu. Nie, nie bierzmy się. Nie, dobrze, dajesz. Nie. Jest dobrze. Co, inny bit? Nie, tylko jeżeli... Nieraz jest tak, że ludziom się wydaje, że ten rap to jest coś bardzo prostego. Spoko, wrzućmy beat, można sobie nagrywać. No generalnie to tak nie jest, to tak nie działa. No trzeba wymyśleć kawałek, trzeba dołożyć, trzeba znaleźć pod to beat. A jak się ćwiczy? Trzeba wymyśleć, w jaki sposób w ogóle wejść w jakiś beat. To nie jest, że weźmiesz mikrofon i sobie zaczniesz nagrywać. Ja już się tym zajmuję 20 lat, ale... No, nie trzeba koniecznie 20 lat, ale żeby tak według mnie, żeby na poziomie to robić, to co najmniej 2 lata trzeba to ćwiczyć i żeby to robić z sensem.
Ale I zresztą ćwiczenia to jest. po prostu to, że tam metoda prób i błędów, Nie, czy no coś innego? jest muzyka, każda muzyka ma swój rytm, swoje tempo i trzeba wymyślić, w jaki sposób pod to wejść. Nie wiem, jeżeli ktoś sprawdza jakieś moje nowe kawałki, no to wie, że w różny sposób pod różne bity można rapować. A to też jest związane, żeby to było z sensem, wszystko ułożone. Ja na przykład w przeciwieństwie trochę do, na przykład do naszego współbrata Adasia Bliskiego, on bardziej się zajmuje freestylem. No. A ja bardziej staram się, żeby pewien aranż był tych kawałków, refreny jakoś przemyślane i tak dalej. Ja mniej może freestylem, ale bardziej mam to wszystko złożone. Różne tempa bitów, różne aranżacje i tak dalej. Tym jest właśnie się różni rapów w freestylu. Dlatego to nie No jest tak, takie hop-siup. ani Bo hip-hop nawet... nawet. Nie, dlaczego? No hip-hop to jest to samo... Nie, dobra, to był z kabaretu tekst. Tomz pyta, ogląda ksiądz serial Ojciec Mateusz? Może jakiś epizod? Pozdro z Londynu. No, tu cię zaskoczę, kiedyś dzwonił do mnie konsultant z tego serialu Ojciec Mateusz I z co? diecezji płockiej. Nie, no rzeczywiście, bo jakiś pomysł mieli o tym, że rap i tam mnie chcieli zaprosić. No, jak to opowiedziałem moim bliskim, to się z tego śmiali, mieli z tego beka. Ja do wszystkiego takich różnych takich rzeczy podchodzę no, jako taka przygoda. Gdybym miał czas wolny, gdyby to były wakacje, no to spoko. Bym zobaczył, jak to wygląda, ale żebym miał jakieś zajawki i Ja bym nie chciał zostać oglądam. aktorem, to bym nie chciał. Co do starych kawałków księdza Kuby. Chciałem zapytać księdza Kuby o pewną kasetkę, którą wydał ze świętej pamięci bratem pod nazwą Drugi Komplet. Mam A tę dokładnie, kasetkę. tak Chciałem gdzieś też zapytać, tu czy u mnie ksiądz ta Kuba. kaseta leży. Słuchaj, Bym ci pytanie. pokazał. Czy ksiądz Kuba pamięta, jaki był nakład tej kasety? Dla mnie jako kolekcjonera to mega ważne. Nikt nic nie wie na Wydaje temat mi tej się, że kasety. było 100 kaset. Ale nie jestem Wow! pewien. Więc to jedyna opcja, żeby się tu dowiedzieć. Ale to jeszcze było na szpulkach? Nie, no była normalnie kaseta. Poczekaj, ja zaraz ją znajdę, bo tutaj gdzieś mam jedną swoją kasetę. To ta kaseta to było zupełnie bardzo ładne wydanie. Bo wtedy żeśmy wydali wymówkę, ale tak bardzo profesjonalnie. Bardzo ładnie. Dobra, ktoś tu Żeby... pyta, z jakiego miasta O ksiądz jest! Kuba jest. No to Patrz jesteśmy to. w Sulistrowicach. Tak się kiedyś wydawało demówki w 90. Ale no to taka kaseta na szpulach, no. Tak, no bo to jest Fajne, 99 no. rok. Ile wtedy Domówki. Teodor miałeś lat? 99, 11. No to ja już rapsy robiłem. I tak to wyglądało. To jest okładka. Pewnie, że pamiętam, jest 100 egzemplarzy. Mam dwie kasety, takie jeszcze mi zostały. Jo, patrzcie. No, ale tak było. Tak się jest. Tu się To się wkłada. nazywa pasja. Tu się wkłada ołówek i się przewija tak Kiedyś krętą. myślałem, generalnie zrobiliśmy to na kasecie, bo myślałem, to będzie przyszłość muzyki, no ale się skończyły kasety. Ale No ale to serio? ja, mój brat, no tak. No i No. zrobiliśmy demówkę No. profesjonalną na Dobra. kozaków w 99 roku. Jeszcze wtedy gdzieś mi tylko świtało, że może bym poszedł do seminarium czy został księdzem, ale nie, no raczej chyba nawet wtedy to mi nie świtało. Dobra. Ktoś tutaj ten. Słuchajcie, teraz pytanie teologiczne a propos ruchów charyzmatycznych. Jeszcze raz ten. Ja spróbuję tutaj, żeby emotikonkę jakąś kliknąć, dać jakikolwiek komentarz. Tam ABCD, nie wiem, o jakieś pozdrowienia czy coś, bo to dzięki temu się lepiej rozejdzie to po internecie i więcej będzie wyżej wyświetlane. Dobra, koniec moich gadania. A propos ruchów charyzmatycznych, nie wiem, jak ty masz, Kuba, zdanie, ale po pierwsze, no rzeczywiście jest problem z ruchami charyzmatycznymi, że skręcają w kierunku protestantyzmu. To jest raz. Dwa, no niektórzy są tak podejrzani, że wszystko, co jest charyzmatyczne, kojarzy się z protestantyzmem, a to nie jest prawda. Polecam bardzo mocno filmik, właśnie biblisty, profesora, genialne ma wykształcenie, ogromną wiedzę, ksiądz Mariusz Rosik, właśnie będzie tutaj na festiwalu. Nie bój się ducha. Pentekostalizacja Kościoła. I on tam mówi o tym, że jeżeli Kościół przestanie być pentekostalny, to przestanie być Kościołem, tak jakby przestał być misyjny nagle, bo to jest konieczne. Tylko, że tam mówi o szczególnym rozumieniu tego słowa. Dobra, dla koneserów, którzy tam Generalnie charyzmatykami. ja jestem zdania, że są różne drogi prowadzące do Pana Boga. Jeżeli ktoś lubi się modlić, adorując Pana Jezusa i trwać w adoracji, w ciszy, czy w takim uwielbieniu duchowym, no to pewnie. Ja już byłem w wielu wspólnotach, posługiwałem w wielu wspólnotach. Są różne drogi prowadzące do Pana Boga.
Dlatego jest tyle pięknych dróg. O ile człowiek chce się modlić, to każda droga, te wspólnoty, które są w Kościele, to są piękne. Ja nie będę mówił, które są lepsze, które są gorsze. Teraz rzeczywiście są bardziej popularne te charyzmatyczne, ale ponoć w Kościele to jest wszystko na takiej fali. Sinusoida. Tak, i dlatego różnie to może być. I jeżeli ludzie w ten sposób odkrywają Pana Boga, mega props. I ja generalnie jestem zachwycony ludźmi, którzy się modlą. Dobrze, pytanko Kingi. Skąd wiadomo, że powołanie jest autentyczne? W sensie, czy jakaś recepta na to, co wybrać? Kapłaństwo, zakon, małżeństwo, samotność. Czy da się to wsadzić w sztywne ramy? Nie da się Chcesz tego coś? Wsadzić w żadne ramy, bo do każdego Pan Bóg puka inaczej, do każdego serca. Różnymi ludźmi jesteśmy. Niektórzy wiedzą już od przedszkolaka, kim mają być i nie odkrywają to całe życie. Ale pewne jest, że to jest bardzo subtelne wołanie. Że nie, że tam ci się piorun strzeli w głowę i będziesz siostrą zakonną, albo coś takiego się wydarzy, złoty ekstra pył w twoim spłynie, czy życiu, nie? albo ktoś przyjedzie na białym rumaku i będzie to twoim mąż. Tylko to wszystko jest bardzo subtelne i trzeba się o to modlić, żeby zaufać temu głosu, odkryć, czy to jest prawdziwe. Ja bym tak wypunktował trochę, jak ja rozeznawałem powołanie. Pragnienia moje, ale te głębsze, nie te powierzchowne. Historia życia, patrzyłem na nią, jak Pan Bóg mnie prowadził przez historię życia. No i okoliczności, jakie się nadarzały, to mnie gdzieś głównie prowadziło. No i rozeznawanie wspólnie ze spowiednikiem, z mądrymi ludźmi. Modlitwa, to jest potrzebne. Ja się bardzo dużo modliłem, a raz taką najważniejszą decyzję to podjąłem, jak wstąpiłem do seminarium, a później na samym końcu seminarium, kiedy już też chciałem uciekać, bo to przez całe życie i nigdy wcześniej nie byłem księdzem, to też takie duże ryzyko. Nawet ministrantem nie byłem. No to później tak się bardzo o to modliłem i po prostu usłyszałem na modlitwie, żeby podjąć się tego ryzyka. A już później po święceniach, jak już człowiek wybiera swoją drogę powołania, to już wie, kim jest, później tego pilnuje, ale Pan Bóg daje specjalne łaski, dlatego już po to nigdy się nie zastanawiałem. Czy tak jak tutaj Teodor rok, czy ja 11, to myślę, że się 11 cieszę, lat, że państwo. Się cieszę, cieszę tak się. Tak będę wyglądał za 10 lat. Cieszę się. Zmęczony życiem. Zmęczony życiem. Po 11 latach tłustych. No ale nie, no i cieszę się, że to... Robert pyta, jak to jest być księdzem i raperem? Jak to jest być księdzem? Bo to byłem wcześniej co księdzem piłkarzem. Jak wsiadam do samochodu, jestem księdzem kierowcą. Jak jem kotleta, to jestem księdzem konsumentem. Nie, jestem cały czas księdzem. No i oprócz tego robię różne rzeczy, które z tym współgrają, z byciem księdzem. Patryk, nie jestem raperem. No, Patryk mówi, że ma jakieś dobre nuty dla księdza, słowa kozaki. Chce je oddać komuś, kto coś z tym zrobi. Ale co, jakiś bit chcesz tutaj, to weź wyślij. Jakie słowa? A gdzie podsyłać? Na stronę? Bity, na stronę, page? Tak, jak najbardziej. No to podeślij. Jak masz coś jakieś ten, bity, coś byśmy kozaki, zaśpiewali. Bo słowa to ja generalnie sobie sam jestem w stanie ułożyć i to się nie da w rapie, żeby rapować czyjeś słowa zasadniczo. Dlatego to jest jedna z zajawek, że się układa słowa. Chyba by cię zhejtowali. Nie, mnie to nawet nie Interrerek, to by mnie tam hejtował, tylko bardziej, że to jest taka jedna zajawka. Fajnie jest układać słowa. No. Polecimy jakiś kawałek? Nie, no nie będziemy lecieć, bo tak jak mówię, generalnie to można na płycie usłyszeć albo jakiś teledysk i tak dalej. Płyta. Dobra. Okej. Okay. Piszą do ciebie. Okej, okay, w sensie Messenger, bo to mój Messenger działa. Twój. No chyba mój, bo jest konto księdza Kuby u mnie na telefonie i mój Messenger i mamy tego, i mamy combo. Czekajcie, jakieś pytanko takie, to ja się zastanawiam, czy ten, czy odpowiedzi, czy nie. Masz jakiegoś bita, czy odpisujesz komuś? Nie, odpisuję. Sorry jest, nie? Sorry, bo no, to żeby nie było braku szacunku, no, nie jest tak, bo ja po prostu no, nie widzę was. Pozdrawiamy z dobrego... Ej! Dobrego. Masz 500 patrz, ktoś mi wysłał, kto to ma? Komuś dałem. No komuś dałeś, tyś ten. Ja mam, co ja mam? Pozdrowienia z parafii dobrego pasterza w Górkach Śląskich. No. Pozdro, pozdro. Co ksiądz sądzi o różowych włosach u chłopaka?
Nie mam zdania. Nie mam zdania. No, ja mam takie zdanie. Zazwyczaj... Zaskakujące pytanie, no, ale to jest co zazwyczaj... sądzę. No ja nie wiem, czy włosy mają... Mogą mieć jakieś zdanie, no, czy mogą ktoś ma... mieć. Ale, no, ktoś... ale ja jakoś się nie wkręcam w ludzkie fryzury. No tak, ale to może być... To... Różowe? No, nie, no, nie osądzam widziałem wszystkich. Nikogo na żywo z różową fryzurą. Nie osądzam wszystkich. Spoko, ja generalnie... Ja generalnie jestem za. Jak są wakacje, możesz się zafarbować na różowo. No, żeby tylko... Większy przypał chyba do szkoły, jakby tak pójść. No. Żeby tylko nie specjalnie jakoś nie zwracać na siebie uwagi w ten sposób. Mówi ksiądz o mnie na live? A, no, no nie. Ktoś tam pisze. Dobra. Ja mi SMS wysłać, no. Poważne pytanie teraz. Co ksiądz myśli o innych odmianach chrześcijaństwa? Chodzi mi głównie o wschodnie kościoły, Koptowie, Etiopczycy i prawosławie. Michael. Uważam, że jeżeli ktoś się urodził w danym kościele i się wychowywał w pewnej duchowości, no to, to tak samo jak my, jako katolicy. To pewnie no bo się umie Koptowie... w tym odnaleźć zupełnie inaczej. Jeżeli no bo ktoś Koptowie ma tatę jest... kopta, dziadka kopta i tak dalej, ale jeżeli ktoś jest z Wrocławia i nagle staje się koptem, no to jest tyle różnych form duchowości w kościele katolickim, że... No bo to jeszcze jest kościół katolicki, ma... prawda? Zwierzchnictwo papieża jeżeli... uznają. No ale tutaj w naszym, że tak powiem, no nie spotkałem tu żadnego kopta. No ale żadnej parafii. Katolicy bardziej są, no, którzy no są i dlatego to by było dziwne, ale jeżeli ktoś rzeczywiście pochodzi stamtąd, no to jak najbardziej, no... Ale jeśli chodzi o inne religie, ja tutaj mocno postawię, bo jest taka tendencja w kościele, żeby mówić, że na przykład, nie wiem, buddyzm czy inne religie, to tam jak ktoś się tak urodził, to tak ma zostać i on, to jest inna droga do Boga. Nie, Pan Bóg założył kościół katolicki i w nim jest zbawienie, jeżeli jakkolwiek poza widzialnymi strukturami kościoła jest zbawienie, to tylko jedynym narzędziem jest kościół, który Pan Bóg stworzył. No i nie ma co tam mówić, że tam sobie protestanci, to sobie oni tam mają Pana Jezusa, my sobie tam mamy Pana Jezusa. Nie, no. Do prawdziwego kościoła zapraszamy. Tu są sakramenty, tu jest zbawienie, tu jest Eucharystia. Bardzo wiele tracą protestanci, że na przykład usunęli Eucharystię. No daj spokój. No, może odmówimy apel. Nie, no to może po tym, po live'ie sobie indywidualnie. Lubi ksiądz podróżować? Jaki jest ulubiony kierunek wakacyjny? Ja ostatnio odkrywam, że ja chyba bardziej wolę... Nie tyle zajmuje mnie miejsca, co ludzie. Że jeżdżę dla ludzi bardziej niż dla miejsc. Bo czasami zdarza mi się jeździć na różne festiwale młodzieżowe i... Czy nie tylko młodzieżowe, generalnie do ludzi. No i ja, mnie bardziej zajmują podróże do ludzi niż do miejsc. Mhm. Akurat tak mi się, taki może mam etap w życiu. Pozdrowienia z Niebiec, z Lubina. Pozdrowienia z Namysłowa. Czy będzie dziś wspólna modlitwa? Pomodlimy się jakoś. No później, ale na końcu. Na końcu. Słuchajcie, pokażę wam ślęże. Zaraz powracamy. Tutaj wychodzimy na balkon. Wychodzimy na balkon. Ło! Bym się zabił. Widać ślęże. Ta górka z antenką ślęża. Okej, okay, tu jest boisko. Tak mieszka ksiądz Kuba. Tu sobie, tam dzwony biły. Widać tu. To jest akurat ten kościół. Malutki miejsce mają. Na ognisko. Miejsce na ognisko. Mamy przepiękny stąd kościoły. Stąd były chyba te niektóre... Nie malutki, tylko mamy najwyżej położony. Tam na szczycie góry mamy piękne sanktuarium, wioska obok. Byłeś kiedyś Teodor w naszym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady? No właśnie, także ale mamy to, wszystko ale to jest na pełnym sztosie. To jest ten, który tam... A dobra, nieważne. Coś tam z poganami byli, że tam się przyjeżdżali. Czy ma ksiądz Instagrama? Ja mam, teobańkologia trzeba wpisać. Ja nie mam. Ja nie mam, bo ja się mało zajmuję internetem. Ja generalnie wolę na rowerze jeździć, wolę się modlić, do kościoła chodzić, wszystkie rzeczy robić, ruch, które wymagają ruchu. Ruchu, a ja nie mogę tak wysiedzieć w jednym miejscu. Mhm. Dlatego idę na pielgrzymkę pieszą, dlatego tam różne wspólnoty, dlatego teraz festiwal. Zapraszam wszystkich na festiwal. To tu będzie się odbywał, tak? Tu będzie się odbywał. Jeszcze raz, bo mamy nowych ludzi, którzy nie słyszeli. Jeszcze raz. Jeszcze raz przypominam, nie bój się ducha. 25-28 czerwca, Sulistrowiczki, rekolekcje o Duchu Świętym,
połączone z festiwalem muzycznym, rapowym, wszelakim innym. 500 miejsc. 500 miejsc mamy przygotowane, jak na razie pewnie jest, się spodziewam. Około 300 osób będzie, ale jak na pierwszy raz to... Dobrze, pielgrzymka piesza, 2-10 sierpnia, ksiądz Kuba jest z Wrocławia. Pochwalę się tutaj po raz pierwszy też. A ja w piątej grupie przewodnik jestem. Tak jest. Ja, my też w tym roku pewnie się wybieram na kilka festiwali chrześcijańskich na Śląsku, w diecezji toruńskiej, na Górze Świętej Anny, w Dreźnie przez Franciszkanów. Ja zapyta, kiedy można przyjechać i mecz z księdzem zagrać? Zapraszam cię serdecznie. No pewnie, że tak. Już jeździ na rowerze, spóźnił się na live'a, bo jeździł z ministrantami. Kiedy ksiądz będzie w Łodzi? Sławomir. W Łodzi, kiedyś byłem w Łodzi. Parę lat temu graliśmy z Fragułą, ale w najbliższym czasie nie planuję. Sławomir, ja mam Passata, właśnie takiego jak jest na teledysku Sławomira, to pozdrawiam Sławomira. 2003, taki sam kolor nawet. Szkoda, że tu wszystkich tych ludzi nie widać, którzy piszą, ale no ich nie widać. Rady, może wiesz, za 20 lat Facebook wymyśli coś. Było widać. No ale 530. To dużo? No tak. Średnio. Dobrze, że jesteście. O, dobrze jesteście. Taka spora transmisja na żywo. Dobra. Małgosia na przykład pisze. Pierwsze słyszę, żeby drogą do zbawienia był Kościół katolicki. Wszystko, czego potrzebujemy, jest w Piśmie Świętym. No to z Pisma Świętego fragment. Nie, to z listu do nie wszystko to, co potrzebujemy, tylko źródłem zbawienia jest sam Chrystus. Narzędziem zbawienia, tak. Chrystus jest Zbawicielem, narzędziem zbawienia jest Kościół. A w Piśmie Świętym jest napisane, że filarem i podporą prawdy jest Kościół. Filarem i podporą prawdy jest Kościół. Nie ma tam sola scriptura. W Piśmie Świętym. To jest niebiblijna zasada o tym, że tylko Pismo Święte, ale jest napisane o Kościele. No i dużo o Kościele jest, że Pan go chce, że w nim jest depozyt wiary. I ty, Teodor, z czego pisałeś pracę magisterską? Ze Świętego Jana od Krzyża. I jaki temat? Oj, tu pięknie, ambitnie. Z teologii duchowości? Z teologii duchowości. I jaki temat? Było o kontemplacji wlanej u Świętego Jana od Krzyża. Kryteria rozpoznawania początkowej kontemplacji wlanej. O, a ty z czego pisałeś? Z KSN-u. KNS-u. Katolicka Nauka Społeczna. No, KMS-u. KNS-u, o blokersi nowe wyzwanie ewangelizacji. No, mogę ci pokazać, gdzie się tu mam. No jakiś kawałek byśmy ten zapuścili. Nie, no to ja mogę zapuścić gotowy kawałek. No ale gotowy, no ale nie freestyle, spoko. Tylko ten, gotowy. O, no to się szykuję, ja będę tu odpowiadał. O, jestem sam, uwaga. Ale gdzie pisze katolickim? Ola pyta. No ten, który był od początku apostolski, jeden święty apostolski kościół, nie ten, który z XVI wieku jest, nie ten, który w XVIII powstał, tylko ten, który jest od początku, ten, który sięga nauką swoją czasów apostolskich, tradycji apostolskiej. No to jeden taki jest, katolicki, nie ma innego. Prawosławie odłączyło się od pewnych nauk, na przykład od zwierzchnictwa papieża, które też jest biblijne bardzo. Proszę pozdrowić księdza Rafała Cywkę. Pozdrawiamy. Czy homoseksualiści mogą pójść do nieba? Oczywiście, jeżeli pełnią wolę Bożą, jeżeli starają się żyć w przyjaźni z Jezusem. Oczywiście, że tak. Walczyć z grzechem, jeżeli walczą z grzechem. Jeżeli nie idą za skłonnościami swoimi, a za wolą Bożą. Oczywiście, że mogą być zbawieni. Czy lubi ksiądz prosecco? Co to jest prosecco? Nie wiem. Nie wygląd. Ważne co w środku, bo co po opakowaniu. Mamy jakiś kawałek? Tak, no już. Jak nie będziesz miał bierzmowania, to można brać ślub czy nie? No jeżeli ktoś nie brał bierzmowania, to dlaczego? No to jeżeli, nie wiem, niewierzący, niepraktykujący, no to po co mu ślub sakramentalny? No. Czy zachowuje ksiądz celibat? Oczywiście, że zachowuje. Bóg jest działa. Uwielbiam katolickie rapy. Pozdro. Pozdro. O,
Ktoś tu Monikę Machurę z Oleśnicy pozdrawia. Oleśnicę pozdrawiam, moje miasto, w którym tam jestem. I moje miasto złą sławą owiane. Dobrą sławę ma Oleśnica. Tam jestem wikarym. Słuchajcie, to ksiądz Kuba się przygotowuje. Tam pójść coś, jakby co. A w opisie tego live'a jest nazwa Teobańkologia. To jest moja strona. Jakby ktoś chciał wejść, polubić, to polecam. I każdy, kto udostępni i polajkuje tego live'a, to może liczyć na taką bransoletkę w postaci różańca. To jest adres mojej strony właśnie. fb.me.com powiedzmy. Łamane przez Teobańkologia. Na Facebooku taką ewangelizację mam, wykorzystując bańki mydlane. Udało mi się nawet płytkę nagrać z rekolekcjami, wykorzystując takie filigranowe bańki mydlane. Smyczka nawet, jakby ktoś chciał. Wyślę mi adres pocztowy na stronę, to mu prześlę. To mu prześlę, takie coś. O, taki ten. To dużo masz tych całych tych. No mam pomasek? Tego, no. Ile masz? No chcę teraz już dorobić, bo tego poszło już, nie wiem, ponad 1000, a jeszcze z 1000. Tysiąc? Mam, no. No, jeszcze z 1000 mam, no. No, porozchodziło się. Uczniom dałem. Swoim. Już tam tych przesyłek jest masakra duża. No. Ja płytę. Dobra, no to udostępnijcie gdziekolwiek, na jakiejś grupie, na jakimś fanpage'u te transmisje na żywo i możecie liczyć na... Dobra, bo ja chyba zaraz wejdę w bita. Chyba głośniej trochę, czy nie? Bo tutaj ten, słabo dochodzi. No może ten. Czy powtórzę? Dobra, no to powtórzę, gdzie to wysłać. Na tą moją stronę. Teobańkologia. Trzeba wejść na stronę. O, teraz lepiej będzie. Co tu tutaj Teodor krypto reklamy? Teobańkologia, jakieś... wchodzisz, wyślij wiadomość, adres i przesyłam ci. I tylko udostępnij i polajkuj. Za ile Teodor opychasz te? Za ile? No, za pomoc w ewangelizacji. Dobra, zaraz ty wchodzisz, tak? Ty ci to śpiewam. To dość głośno, bo mogę nie słyszeć. O, Aneta śpiewa. Mówiłem, to wszystko... Rap to nie jest takie, wiesz, ja układam piosenki. No nie, chłopsiu. Ty, chłopsiu. Ale hip-hop. Wiki nagrała. Zdrałem serdecznie. Aha. Playback. Warto jesteś, patrzysz, odczytisz idealne twojej miłości i czujesz się warty. Nie uprawny tylu hantę, sił tu braknie. A uparty będę, ile piękne żyć tu z tobą, całe szczęście. Wszystkie jego nie są nasze, myśli jego nie są nasze. Choć czasem pani pozwól sobą być. Ścieżki jego nie są nasze. Kawałek Śląski, same. Płytka jest płytka najnowszej? Płytkę, jak można zdobyć płytkę? Trzeba się postarać. Ale co, gdzieś ona do kupienia jest? Tak. Kiedyś poprzednią płytę miałem w Empiku, ale już generalnie nigdy nie będę miał płyt w Empiku. Lipa? Nie, no. Ja jestem bardziej, to robię z pasji, z hobby. Może ewentualnie umie na stronie internetowej płytę taką robić. No, na stronie internetowej. Pod teledyskami są linki. Czy będzie w Wołczynie, ksiądz? Nie, kiedyś byłem 6 lat temu. I mnie też nie będzie. Ksiądz Teodor jakby co do tego, bo chyba nigdy, no, nie kojarzycie. Super, gdzie można posłuchać więcej albo płyta? No to właśnie to było na... Ksiądz... Są teledyski na YouTubie, można sprawdzić. Na YouTubie, ksiądz Barczak, Dar i Tajemnica moje ulubione, ale może... A, serio? Fajnie. Dzięki, no fajnie. Mam nadzieję, że nas słychać. Dobra, to jest to. No, dobry jest. Mówiłem, no to właśnie ja bardziej kawałki, nie? Ale się freestyle, a ja wszystko takie rozmijam. Dobra, mam radę. Z rekolekcji na rekolekcję. O, Kamila pisze, że tam na Zakrzów. No nie derydy, ja będę na Zakrzowie w sobotę. O, dzięki, bo tam ja sam siebie nie słyszałem. Dobra, pozdrowienie z Newcastle nawet. Słuchaj, poważne pytanie, Krzyśka. Odpowiemy.
Było wesoło, było miło, teraz będzie ten, teraz będzie poważnie. Okej. Jak ksiądz zachowuje celibat, to spoko, ale jak to jest z życiem w celibacie? Bo to nie jest tak, że można się pozbyć popędu seksualnego. Jak sobie ksiądz z tym radzi? Krzyśku, drogi, jest takie kłamstwo, które przez wielu jest gdzieś tam powtarzane czy mówione, że jak się ma potrzebę, to trzeba ją zaspokoić, bo człowiek chory będzie, jak się nie zaspokoi. Różne nasze potrzeby mogą być niezaspokojone i trzeba z takim czymś żyć po prostu, umieć i umieć nad tym panować. Wiecie, jak jest na przykład, nie wiem, koty mają, marcują się, no to kot dostaje nagle jakiegoś tam popędu, instynktu, no i idzie, no i nie wytłumaczysz, nie siądziesz z kotem naprzeciwko przy kawie, co nie, i wytłumaczysz mu, że nie możesz wychodzić, bo to dzieci będą z tego i tak dalej. No nie przetłumaczysz mu, instynkt działa, popęd działa i kot działa wtedy. I no, nawet Bóg. Właśnie, dobrze, nieważne, głupie miał być żart. Nie, tu chodzi o to, że jesteśmy ludźmi dorosłymi i czy to w małżeństwie, czy gdziekolwiek człowiek odpowiedzialny, dorosły jest w stanie. No, zapanować nad instynktami, w ogóle to jest, to popędami. Jakby nas definiuje też jako ludzi. Kot nie, pies nie, a ale poza człowiek tym, tak. My, w związku z tym, że rzeczywiście jest ta pustka i wyrwa w życiu, to my też jesteśmy predestynowani i rezygnujemy z tej cząstki swojego życia w imię jakiejś innej wartości. W tym momencie Pana Boga, modlitwy, służby a też ludziom, i też i stąd dlatego między innymi nasze hobby, pasje, tak jak Teodor tutaj streamuje i to jest jego pasja i hobby. Podobnie ja na przykład też Bańki, jestem rapem. Bolanie. A poza tym no jest wiele płaszczyzn też, w których się realizujemy i tak ma być. To jest taki między innymi cel celibatu, żeby być wolnym też tak życiowo, żeby mieć czas dla ludzi i dla Boga. Czy byli księża na Lednicy? Ja byłem. Chyba ciebie, Kuba, nie ja było. Nie byłem, bo mieliśmy z arcybiskupem piękną uroczystość, rygowanie sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady i niestety nie mogłem być. Pięknie. To tu? Na górze? Tak, tutaj. Co księża myślą o mszach trydenckich? Przepiękny. Podobnie jak było pytanie a propos kościoła charyzmatycznego. No tak, to a identyko. Propos, no. Wszystko te moje słowa się dotyczą. Ja tylko i do mam tych taką obawę. I do tych charyzmatycznych. Ja mam tylko obawę, bo ostatnio gdzieś tam w dyskusję wszedłem z jednym człowiekiem, który tak mówił, że po prostu nowa msza to dzieło szatana, że tam papież Franciszek, antychryst i w ogóle. I tam, że tylko stara msza, że tylko tak zwana że stara msza. Pójdą do nieba. Zagadzenie. No tak, tak, tak to mówił. Zagadzą, że pójdą do nieba. W kościele posoborowym nie ma zbawienia i tak dalej. No takich ludzi się obawiam. Tym bardziej, że on tam udostępniał na stronie same jakieś takie rzeczy, że tam piekło, diabeł, zniszczenie, antychryst i tym podobne. Jak mu mówiłem, żeby coś pozytywnego o miłości Bożej, to się tam mówił, że on musi głosić, bo on jest posłany przez Boga. No i zarazem łączył to jakoś z mszą trydencką. Byłeś to mszy ja się boję. Trydencki? Ale ogólnie bardzo... Byłem. Ja też. Ja jako kleryk tam chodziłem. Wiesz, ja bym nie odprawił, wielu moich bo ja nie znajomych umiem. Również się odnajduje w tej modlitwie i w tej duchowości. Ja też. Ale jak już wcześniej wspomniałem, Kościół jest na tyle barwny i że są różne formy duchowości. Jeżeli jesteśmy różni, przybliża tak do ma Boga. Być. Jeżeli ktoś rzeczywiście kontemplacyjnie chce przeżyć bardziej mszę. Niektórym osobowościom według mnie bardziej to odpowiada. No i super. Ja mam niestety ten problem, będąc zafascynowany Bogiem, człowiekiem, że chodzę po tych różnych wspólnotach czasami i widzę, że ludziom brakuje szacunku, otwartości do siebie nawzajem. Grzegorz pyta, no dalej o ten celibat. Co wy o ten celibat? No, a tutaj jeszcze o dziewczynę. Czy celibat jest dobry? Lepiej, żeby każdy miał rodzinę i do tego głosił Słowo Boże, nawiązując do codziennego życia. Grzegorzu, czy my nie nawiązujemy do codziennego życia? Słuchaj, nie będziesz miał tej wiedzy, którą my mamy z rozmów indywidualnych, ze spowiedzi, ze studium Pisma Świętego. A czy może też to znaczy, byśmy Pisma tu nie Świętego. Siedzieli, nie streamowali, bo Teodora żona już by go pewnie tam na przykład, prawda? Zblokowała. Ja już i tak nie mam czasu dla ludzi, już chciałbym mieć więcej, a jeszcze dodatkowo żona i dzieci i katecheza i w internecie działania i msza. No to rezygnuję z czegoś, jakiegoś dobra dla innego dobra. Czy da się żyć w celibacie? No da się. To jak nie byłem jest w seminarium, podjąłem decyzję i bycie księdzem to też się wiązało z tym trudem celibatu i raz podjąłem decyzję i teraz jej pilnuję, ją omadlam. I też widzę, że no, to ma swój sens życiowo-duchowy, że tak ma być. To jest forma miłości i poświęcenia Panu Bogu. Tak jak mąż się poświęca żonie
Przecież to jest też zwariowana forma celibatu. No i później można że było. Ktoś się poświęca jednej osobie na całe ktoś życie. Ten, a małżonek później się poświęca i nie może żadnej innej kobiety wybrać. Co za dyskryminacja. Bo to jest miłość, podobnie w relacji z Panem Bogiem. Co prawda, oczywiście, że to jest trudniejsze i jest element samotności, ale. No ale tą samotność trzeba umieć mądrze wypełnić Panem Bogiem. Sandra pyta, czy ksiądz był kiedyś, jak młody był, to miał dziewczynę i był zauroczony? To domyślam się, że to do mnie, bo to Teodor młody jest nieustanny. To ja odpowiem. Tak? Bo tutaj się wykręcasz, to ja odpowiem. Nie, dobrze. No. Dobrze, ja miałem dziewczynę, byłem zauroczony. Mamy prawo do tego, ja i ksiądz Kuba, żeby w dalszym ciągu się zauroczyć. Oczywiście jak się zauroczymy, to trzeba uciekać daleko, żeby nie igrać z ogniem. No ale mamy prawo, jesteśmy mężczyznami. To nie jest tak, że jesteśmy jacyś inni, nienormalni, jacyś niemęscy czy coś. Normalnie można się zakochać. To jest uczucie. Uczucie nie jest jakoś tam, nie wiem, złe same w sobie czy grzeszne. Póki jest uczucie, to... No, tylko oby za tym mieliśmy. Już wybraliśmy kapłaństwo. Ja chcę spowiadać, ja chcę prowadzić ludzi. I masz czasami, że się zauraczasz? Podobają się kobiety, normalne, no mężczyzna jestem. No, czy się zauroczyłem jeszcze, nie zauroczyłem się w kapłaństwie na szczęście. No. Nie, ja mam tak, że ból byłby. Ja kiedyś miałem dziewczyny różne, dużo miałem takich związków. Dobra, później nie za dużo jeden, później miałem jeden, no, nie wiem czemu, ja nie mam się czego wstydzić, bo później jak już gdzieś tam jakieś takie naprawdę coś bardziej, no to ja to wszystko umodliłem i podjąłem decyzję. W momencie, gdy przyjąłem święcenia... Nie wierzą nam, coś, że da się w celibacie żyć. No da się. Na coś się zdecydowałem i o jakby tego, tej swojej decyzji pilnuję, dbam o to i nie wchodzę już w takie relacje, które mogłyby zniszczyć to, co mam w relacjach z Panem Bogiem i to, kim jestem. Dlatego wydaje mi się, że... Znaczy jestem pewien, że jestem szczęśliwy w kapłaństwie i mam piękne relacje z innymi ludźmi, bardzo szczere. A... W moim wypadku, jako księdza, gdybym budował jakieś dziwne relacje jako kawaler, a nie jako ksiądz, to by było nieszczere i bardzo krzywdzące z drugiego człowieka, dlatego nigdy na szczęście w ciągu 11 lat takich sytuacji nie miałem. Mhm. Znaczy, raz kiedyś podeszła do mnie jakaś dziewczyna, taka dziwna, i mówi, że ona się we mnie zakochała. Na początku, jeszcze z 10 lat temu. No ja mówię, tak tylko zapytałem, czy ty normalna jesteś? A ona, nie, przyznam się, leczę się psychiatrycznie troszkę. Aha. To taka najbardziej romantyczna historia, bo generalnie to jakoś nie miałem, bo ja zawsze coś robię. No nie mam czasu nawet. To też no, w pewnym momencie to widać po człowieku, czy ktoś tym żyje, kim jest i tak dalej. Ja jestem księdzem zawsze. Nigdy nie udaję kogoś innego. Dobra. Dobrze, słuchajcie. Powoli lądujemy. Kończymy. Lokowanie produktu na samym końcu by się przydało. Aha, to było pytanie o... Nie wiem, czy to będzie będziesz się narażał o kluby zagraniczne. Jakie tam kibicujesz w piłce nożnej? Nie, spoko. Możesz powiedzieć? Tak, ostatnio z przerażeniem stwierdziłem, że jakoś w ogóle tego tak nie śledzę, nie oglądam tych meczy. No ale generalnie mam ogarnięte. No to wiadomo, że Barcelona, no bo... Messi w przeciwieństwie do Ronaldo według mnie jest talentem, a Ronaldo to więcej z takiej pracy nad sobą, dlatego ja za Barceloną. No ale teraz Mistrzostwa Świata się zbliżają, także. Ty Teodor też piłka? Kiedyś było, ale zdrowia nie mam. A co ci jest? Kolana? Stale? Kolana, no. No ja też sobie dobrze, w pielgrzymkę mogę pójść. Dobrze, słuchajcie, co tam było o reinkarnacji? No nie ma czegoś takiego jak reinkarnacja. No to ten... A, że teraz jesteś gośką, a w następnym będziesz komentarz. No, Sandra pytała o reinkarnację. Dobra, przeskakujemy. No lądujemy. Ostatnie ogłoszenie. Jak ktoś teraz udostępni jeszcze, może liczyć na bransoletkę. Trzeba wejść na moją stronę Teobańkologia. Księdza Teodora, tam jest w opisie tego streamu na górze. No i w ogóle polubcie tę stronę. Na Instagramie, na YouTubie mam Teobańkologia. Kto udostępni ten live, polajkuje go, to może liczyć na taką moją płytkę z rekolekcjami DVD. Chcę bardzo serdecznie też przy tej okazji podziękować Teodorowi za odwiedzinę w Subistrowicach. I ze swojej strony zaprosić na rekolekcje diecezjalne. Ja to nie przywiozłem, żeby ci podziękować. Na rekolekcje diecezjalne do Subistrowiczek, byśmy mieli okazję, żeby się spotkać twarzą w twarz. Byśmy mogli porozmawiać, byśmy się mogli wspólnie pomodlić,
No bo nic nie zastąpi obecności drugiego człowieka. Dobra. To jest taki największy skarb. Największym skarbem, drogą do Boga jesteśmy my dla siebie nawzajem. I jeszcze raz, pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Idziemy razem w tej samej. Wrocław, Jasna Góra, 2-10 sierpnia. Jakby ktoś chciał... Rekolekcje, nie bój się ducha. Informacje na Facebooku, zapisy na Facebooku. 25-28 czerwca. No, i ja jeszcze tam coś... Z Bistrowiczki. W Legnicy prowadzę 22-24 czerwca. To u mnie na profilu Teobańkologia. Tam wejdźcie sobie, polajkujcie. Dobra, tymczasem trzymajcie się.